rozpęta burzę, a tego nie chcemy. Dzień dobry kochani, witajcie. Dzisiaj jest to sobota. Ja jestem w niedoczasie. U mnie to jest ulubione słowo ostatnio, ale słuchajcie, przyjechałam z pracy. Wziąłam prysznic, a jeszcze po drodze byłam po bułki i po chleb dla mamy. Wziąłam prysznic, zjadłam szybkie śniadanie. Zdjęłam sobie paznokcie z tej ręki, bo wczoraj nie zdążyłam. Wczoraj, zanim my wróciliśmy, wypakowałam tylko zakupy, już musiałam koszulę prasować, więc nawet nie zjadłam tego obiadu, który sobie tak robiłam. No i dzisiaj będzie. I co? No i dzisiaj musiałam zdjąć te paznokcie z jednej ręki. Więc tak, jadę na to szkolenie. Pogoda dzisiaj jest taka do bani, że pada i tak dalej. Nie jest fajnie. No i jestem spóźniona chwilkę, ale mam nadzieję, że pani Dawia mi to wybaczy. No, napisałam jej, że będę za chwilę, bo nawet wiecie, jak się ktoś spóźni, no to bardzo fajnie jest, jak się napisze, nie? A nie, że ten człowiek czeka i nie wie, co jest. Więc tak. Taki dzisiaj będzie dzień. Mam nadzieję, że przeżyję jakoś, że nie będzie mi się chciało spać. Chociaż kurczę, boję się właśnie o to, że będzie mi się chciało spać, wiecie? No to najbardziej. Boję się też, że jak pojadę z powrotem, to będzie mi się chciało spać. Ale może to szkolenie tak mnie zainteresuje, że się pobudzę. Jak się pobudzę, no to wtedy nie będzie mi się chciało spać, mam nadzieję. Także miłego dnia, kochani. Ja nie wiem, czy w ciągu dnia będę coś tam dla was nagrywać z tego szkolenia, czy dopiero jak wrócimy do domu. Znaczy jak wrócę do domu, ja już zawsze mówię my. Już bym nogi, jakbym z chłopakami była. Jak wrócę do domu, no nie wiem. Zobaczymy. Wszystko się okaże. Także miłego dnia jeszcze raz i mimo tej złej pogody to dobrego nastawienia do życia. Dobra kochani, ja już wróciłam do domu. Jest 18, zaraz, za 10 w sumie. Nałożyłam na ogień i jeszcze muszę jechać do bankomatu, bo muszę wyciągnąć pieniądze na jutro. No, pierwszy dzień szkolenia za mną. Mama. Tak? Coś i Franek ma chore gardło. I coś z piciem przygotuj. Co z piciem przygotuj? Dla ciebie. Ty masz gardło. I ty masz chyba w ogóle gorączkę trochę. Co? Pokaż gardełko. A, powiedz. No, migdały powiększone. Weź zapnij tą bluzę, dobrze? A ty dzisiaj miałeś przecież inną ubrane rano. Gdzie masz tą, co rano była? I co ja mówiłam? Aha, i pierwszy dzień szkolenia za mną. Tutaj zobaczcie efekt szkolenia, z którego jestem bardzo zadowolona, bo teraz mam przynajmniej paznokcie o jednym kształcie. Ale no, to jest mega trudne zrobić takie, podoba ci się? No te to są moje stare. Tutaj ja robiłam jedną rękę. I co? A na drugą jutro pojedziesz? Nie, ja się drugą sobie zrobię sama w poniedziałek. Mama, może. Mama, a co ci się tu stało? Gdzie? A właśnie, to się wczoraj zacięłam chyba. O, mama, no. Jestem zły na tego pana. No i właśnie pierwszy dzień szkolenia za mną. Tutaj wam gdzieś wrzucę zdjęcia, przebitki. Mam nadzieję, że Dawia mi wyśle. Do tego czasu, jak do czasu zmontowania filmu, chyba w poniedziałek. W niedzielę wieczorem ten film zmontuję, w poniedziałek go postaram się, żeby już był. No. Ja powiem wam, że jestem bardzo zmęczona, ale bardzo zadowolona z tego szkolenia, ponieważ ja w końcu umiem robić dobry kształt paznokci. Wiem, jak go zrobić poprawnie. I wiem, że muszę się dużo nauczyć, wiem, że muszę się nauczyć robić takie ładne tunele.
bo tego nie umiałam i ja zawsze sobie tak grubo zalewałam te paznokcie i w ogóle moje kształty to nie były kształty. Wiem, że muszę sobie kupić kilka rzeczy takich, które są mi jeszcze potrzebne, na pewno jakąś dobrą lampę. W sensie lampę, która oświetla miejsce, w którym robimy. Ale to wszystko na spokojnie, najpierw będę się uczyć na tym, co mam. A dopiero jak już, mam nadzieję, ogarniemy temat remontu, to już zrobię sobie to swoje pomieszczenie. I tam będę sobie kupię biurko i tam sobie postawię taką fajną lampę i tam sobie zrobię miejsce do paznokci. Taki mam plan. Mam nadzieję, że go zrealizuję. A tymczasem, słuchajcie, no stara ręka jeszcze wygląda tak, jak wyglądała. Postaram się zrobić zdjęcie i wrzucić wam też porównanie tych moich paznokci i tych. Chociaż ja i tak jestem mega zadowolona z tego, że ja sama doszłam do takiego etapu, że bardzo wielu rzeczy na temat paznokci się sama nauczyłam, że nauczyłam się w ogóle tych etapów robienia, bo tak naprawdę teraz dla mnie to już było wiele łatwiejsze, ale z drugiej strony trudność też jest taka, że ja mam dużo przyzwyczajeń takich swoich, no nie do końca dobrych i teraz muszę się ich pozbywać, ale mam nadzieję, że się uda. Ja też dzisiaj już troszkę gardło. Czuję, że tutaj boli mnie z tej strony, że też mam migdały powiększone. No a Franek wczoraj biegał po dworze, ale jakie ty masz skarpety brudne, jeden i drugi. No i on ze mną ten obornik wyrzucał, tak, to było wczoraj. I on sobie zdjął czapkę, bo mu było ciepło, a dzisiaj już ma zawalone gardło. Teraz ja robię coś do jedzenia. Więc podgrzewam sobie, już one w sumie są podgrzane, te bataty. Muszę najpierw chyba wstawić to mięso do podgrzania w takiej kolejności. Więc dzisiaj zjemy sobie ten obiad, który mieliśmy zjeść wczoraj. W sumie i dobrze, że no tu chłopaki nie zjedli śniadania. Fajnie, że mam obiad, że nie muszę robić. No słuchajcie, pana od szafy jeszcze dzisiaj nie było, więc ja sobie tu zrobię miejsce. Od stołu, Jezu. W ogóle co tutaj robi renifę od świeczek? I tu jakieś bałagany. Ja muszę się wziąć. No zapnij się, jak ci jest zimno. Ci jest zimno? Tak ty na koszulce latał. Teraz ci jest zimno, proszę to weź. Mały. Ty będziesz chory, ja coś czuję. No. No pan od stołu nie przyjechał i jestem taka trochę zawiedziona, bo myślałam, że będzie ten nowy stół już dzisiaj. A tu lipeczka. No, w poniedziałek pan będzie, więc jeszcze musi to tu postać parę drzwi. Chyba, że jest parę drzwi, Ewa, co ty gadasz? Ten stół musi tu jeszcze pobyć jakiś czas. No do poniedziałku. Trzymam pana za słowo, mam nadzieję, że przyjedzie w poniedziałek. W ogóle nie lubię, jak ktoś się ze mną umawia, a potem mi pisze, że nie. To się nie umawiaj. To napisz, powiedz, że dasz znać kiedy. I tyle. No. Powiem wam, że Jezu, jak mi się chce spać, ale muszę wytrzymać herbatkę, Jasiu mi zrobił. Jasiu dzisiaj ogarniał dużo rzeczy, więc no fajnie. Ale już się nie mogę doczekać, kiedy ja wrócę. Zaraz herbatkę, podskoczę szybko do tego bankomatu, mama chce jeszcze jakieś rzeczy z apteki. I wrócę do domu, prysznic i spać. Bo jutro rano szybko też trzeba wstać, jutro się postaram ogarnąć, doprowadzić do stanu użyteczności międzyludzkiej. I tak. No, uwielbiam bataty, a jeszcze taki sosik wyszedł do tego mięsa. Pyszotka. Dzień dobry, witajcie dzisiaj w niedzielę. Ja jadę na drugi dzień szkolenia. Nawet w miarę, ale jednak jestem jeszcze trochę zmęczona, to przepracowanie tak szybko nie zejdzie. Jutro pewnie postaram się odpocząć troszkę bardziej, no i dziś
9 godzin, bo dzisiaj była zmiana tego czasu, no i ja się obudziłam przez Jasia, bo Jaś wstał rano już, wiecie, on ma coś takiego, że on wstaje codziennie do szkoły, już jego organizm jest tak zaprogramowany i on wstaje codziennie o tej samej porze i nieważne, czy jemu się chce spać, no po prostu on się budzi szybko, on zawsze tak miał od małego już, że on się bardzo szybko budził. Ranek to jest znowuż taki śpioch, ten może spać, a jak ja z nim spałam, no to on spał czasami nawet do 10. I jak spał w moim łóżku, to czuł, że wiecie, czy jak czuł, że ktoś jest, no to spał. No i ja się mnie obudziła, patrzę na zegarek, ja patrzę tak na ręku, nie? I patrzę 7.20, co się, ja wiecie, co teraz, nie? A 7.20, no to ja już powinna wyjeżdżać. No i... sobie odkryłam się, że przecież była zmiana czasu, więc no to była 6.20 i tak jestem w niedoczasie, ale no mam nadzieję, że się nic nie stanie, jak się chwilkę spóźnimy, a jestem w niedoczasie, bo chciałam sobie dzisiaj makijaż zrobić, no tak jakoś w makijażu lepiej się czuję, tak jakoś pewniej troszkę sobie myślę, nie no zrobię sobie makijaż, po co się sobie tych paletek wykupowałam, nie? Także jadę po koleżankę i lecimy się uczyć. Kurczę, zapomniałam ze sobą tabletek, miałam takie tabletki nawilżające na gardło. Wczoraj kupiłam. No, bo wieczorem jeszcze byłam w sumie też w aptece, chyba w Janusie właśnie były tabletki i dla mamy tam, więc... ale zapomniałam tych swoich zabrać, a ja mam gardło takie suche, ale mam wodę. Będę po prostu dużo sobie popijać. Muszę, bo wiem, że to mi pomaga, że mam bardzo suche gardło. W ogóle wczoraj pani w aptece też powiedziała mi, że... bo ja chciałam Holinex, bo mi ogólnie Holinex bardzo pomaga. I mówię, że mam takie suche gardło, zachrypnięte. No a pani mówi, że no właśnie tutaj jest błąd, bo jak biorę Holinex, to Holinex ma tam w sobie jakieś tam składniki, które wysuszają. Więc no nie wiedziałam, tak naprawdę sobie sama krzywdę robiłam. Wiecie, czasami to tak jest, że człowiekowi się wydaje, że sobie pomaga, a sobie sam zrobi krzywdę. No i wzięłam te leki nawilżające, ale ich nie zabrałam. Tak to jest ze mną, jak siedzi w ogóle kurczę gdzieś, spieszę. A wiecie, tak jak w tym łóżku się leży, no to człowiek sobie myśli, a dobra, jeszcze te 2 minutki, a dobra, jeszcze te 5 minutek. I to jest właśnie ten najgorszy zdrajca, no kurczę. Jeszcze chwilka i często się potem tak zdarza, że jeszcze przyśnie się nam, na pewno też tak macie. No więc, kurde, ja mam takie postanowienie, że jak budzik dzwoni, ja wstaję, ale no nie wychodzi mi to, no. Jutro za to mamy wolne, dzieci mają wolne, wszyscy mamy wolne, więc słuchajcie, jutro będziemy leżeć, już poglądać na bajki i mam to wszystko. Wszystkie inne rzeczy mam naprawdę gdzieś. To sobie zrobimy taki leniwy poranek. Naprawdę, potrzebuję tego, potrzebuję po prostu poleżeć, odpocząć, nic nie robić. Poprzytulać się z chłopakami. No. Także słuchajcie, miłego dnia kochani. I do zobaczenia później.
dobra, kochani, ja już wróciłam ze szkolenia, znaczy się już dopiero, bo jest zaraz piąta. No ale u której my skończyliśmy? Nie, to źle, kurde, zegarek nie jest przestawiony. Czyli za 15:15 skończyliśmy o trzeciej. Więc no, fajnie. I co ja wam mogę powiedzieć po tym szkoleniu? To to, iż no to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Chociaż uważam, że teraz jak jestem już po tym szkoleniu, to jedyne co mi zostaje, to ćwiczyć. Ćwiczyć na modelkę, czyli robić paznokcie, tak żeby nie zapomnieć tych wszystkich rzeczy. Więc dzisiaj mam w planie zrobić sobie tą drugą rękę, którą mam niezrobioną. I to jest tak trochę jak z prawo jazdy. Jak się zda prawo jazdy, to od razu trzeba jeździć. Tak samo tutaj, jak się zdało kurs, to trzeba robić paznokcie. Ja nie będę robić nie wiadomo ile tego, bo ja też nie mam czasu. Ale postaram się, żeby robić chociaż kilku osobom, takim znajomym, żeby po prostu się nauczyć robić na klientach, na różnej płytce paznokcia. I żeby doskonalić tą wiedzę i te umiejętności, bo nie po to szłam na ten kurs, żeby to teraz zaprzepaścić, żeby to zrobić tylko dla siebie. Chociaż też, to było takim głównym jakby celem, że chyba tylko dla siebie, żeby zobaczyć z czym to się je i tak dalej. No, więc jestem szczęśliwa bardzo. Pani Dawia jest bardzo wymagającą instruktorką, mega wymagającą, więc jak do niej pójdziecie kiedyś, to no, jest mega wymagająca, dba o każdy detal. Ja w ogóle nie myślałam, że można o takie detale w ogóle się zastanawiać, ale później jak mi pokazała gdzie, co i jak, sobie myślę, no faktycznie, racja. I jak poprawiła jakiś drobny, mały szczegół, to na przykład wygląd paznokcia był zupełnie inny. No to też jest sprawa. Ona uczy 20 lat, znaczy się uczy. Uczy nie wiem ile, ale 20 lat wprawy w robieniu paznokci, więc to już jest jednak jakiś tam bagaż doświadczenia. Taki pozytywny bagaż doświadczenia akurat, ale no mega. Mega fajne. Ja chyba nie podjęłabym się takiej ciężkiej, żmudnej pracy, jaką jest bycie instruktorem i mega to doceniam. I na pewno nie jest to moje ostatnie szkolenie, tak jak mówiłam wczoraj. Na pewno będą kolejne z jakichś innych kształtów. Może ze zdobień. Zobaczymy. No tylko najpierw muszę się po prostu nauczyć wdrażać u siebie to, czego się teraz nauczyłam. Przy pewnie każdym kolejnym szkoleniu dowiem się, że nadal robię jakieś błędy, bo podejrzewam, że te stare nawyki tak od razu nie wyjdą mi z wprawy, nie wyjdą mi... Jakby stare nawyki niełatwo jest wyplenić sobie, więc no będę musiała dużo pracy poświęcić na to, żeby zwracać uwagę na te dobre rzeczy, na te nowe rzeczy, których powinnam się właśnie tak jakby teraz na nowo nauczyć tych nawyków, tak? Podczas robienia tych paznokci. Więc to będzie mega ciężkie. Ale myślę, że damy radę. Spokojnie. I pewnie na każdym kolejnym szkoleniu się dowiem, że jednak jeszcze jakiś tam błąd jest, podejrzewam. No, znając panią Dawię, Dawię to na bank. No, ja sobie robię kawę. Chłopaki się mega ucieszyli. Dostałam też taki... Gdzie ja mam ten? Gdzie jest ten mój certyfikat? Aha, tutaj. Dostałam też taki piękny certyfikat, więc go sobie oprawię w ramkę. Na pewno. Na pewno w jakiejś pięknej, srebrnej ramce zawiśnie. No, bo to jest dla mnie ważne. To nie jest jakiś tam, wiecie, jakiś tam byle pierdół, tylko to jest jedno z moich marzeń, więc mega ważne dla mnie i cieszę się, że te wszystkie zdarzenia, które ostatnio miały miejsce, popchnęły mnie właśnie w stronę moich marzeń, więc tak. I tego życzę każdemu, słuchajcie, żeby każdy z was odnalazł sobie w sobie gdzieś tam tyle siły i tyle odwagi, jakby aby właśnie w tą stronę iść.
Więc tak, ja sobie wypiję kawę, usiądę na chwilkę, zobaczę, co tam w komentarzach piszę i będziemy lecieli z chłopakiem. Idziemy zjeść coś, bo nie chce mi się gotować, nie wyjęłam sobie w ogóle mięsa, bo wczoraj zjedliśmy to mięso z dnia poprzedniego, a ja zapomniałam w ogóle, nie myślałam, że ja w ogóle wrócę na ten czas. Więc stwierdziłam, że dobra, jest jeszcze ładna pogoda, to pójdziemy sobie coś zjeść. Przejedziemy się, spędzimy trochę czasu razem. Może pójdziemy na jakiś krótki spacer, jak się uda, ale pod... Nie, dzisiaj ma być w sumie dłużej, widno, więc szybko ogarnę tą kawę i lecimy. Ale żaden z was nie wziął czapki, to nie jest aż tak ciepło. Ale już mgła siada. Koniem ktoś jedzie, widzicie to? Ale fajnie mgła wygląda. Widzicie to? Ładnie? Idź, Fianuś, dobra? Jo, umyć, weź. Co ty ćwiczysz? A Fianek, ty brałeś dzisiaj tą tabletkę na to gardło? Fianek, nie, bo ty się zagrzejesz i będziesz jeszcze bardziej miał to gardło. Macie tak. Ty nie możesz iść na normalny spacer, nie? Jezus. Idziemy na spacer, bo mamy jeszcze, bo w tej restauracji, do której idziemy, trzeba robić rezerwację. No to mówię, no dobra, no to za godzinkę przyjdziemy, mają miejsce, więc pójdziemy sobie na spacer, żeby chłopaki jeszcze zgłodnieli. No, ale oni nie mogą iść na normalny spacer, oni muszą biegać, wygłupiać się, szaleć. A jejku, chyba za mało chodzimy, bo to... Ej, gdzie mi na tą łąkę tam? Bo to jest chyba taka atrakcja. Nie ma widać księżyca. On będzie zaraz ten. Dobra, kochani, my wróciliśmy z dzisiejszych wojaży. Jest już 28, bo ten zegarek jeszcze muszę przestawić, zegarki właśnie. Co 28, już chłopaki się wykąpali. Ja niestety muszę wrócić do prozy życia po tych pięknych dwóch dniach pracy, szkolenia. Więc tak wygląda moja proza życia. Muszę ogarnąć cały zlew naczyń. Trochę ogarnę tutaj w domu, chociaż tak wiecie, minimalnie wszystko poukładam, bo jutro przyjeżdża ten pan od tego stołu. Mam nadzieję, że on jutro przyjdzie, że znowu czegoś nie wymyśli, bo wtedy się wkurzę i chyba sama się za to zabiorę. Jak jutro nie przyjedzie, to się sama za to zabiorę, naprawdę. No. I co ja jeszcze chciałam wam powiedzieć? Przyszłam wam powiedzieć, że w sumie Daria napisała do mnie, czyli moja pani od szkolenia, że, słuchajcie, ma kod rabatowy dla wszystkich osób, które chciałyby skorzystać z szkolenia u niej. I ze szkolenia indywidualnego. I to jest, słuchajcie, kod, który upoważnia was do zniżki 15% na takie szkolenie. Czyli łącznie ogólnie 142 zł taniej, więc zawsze są to jakieś zaoszczędzone pieniądze, więc fajnie, że tak jakby udało mi się no, namówić Dawie do tego, żeby właśnie taki kod dała. Może akurat ktoś skorzysta, może akurat ktoś tutaj z moich stron, z Kaszu będzie chciał jechać na takie szkolenie i to jest jakaś fajna opcja. Więc tak, słuchajcie, tutaj pod spodem wypiszę wam wszystkie warunki tej promocji i jeżeli będzie taka potrzeba, to piszcie do mnie, to ja będę ten kod rabatowy przedłużać, bo ogólnie fajne są takie rzeczy, ja bym chciała taki kod otrzymać. No niestety, ja nie otrzymałam takiego kodu, musiałam za swoje szkolenie sama zapłacić, ale i tak jestem mega dumna z siebie, że to zrealizowałam. I cieszę się bardzo i tak jak wam już dzisiaj mówiłam, że będą kolejne szkolenia, więc no na pewno, tylko nie od razu, za jakiś czas, jak wdrożę się właśnie w te wszystkie nowe zasady. Mam nadzieję, że
nie zapomnę. Parę rzeczy sobie ponagrywałam, gdzieś tutaj wam powrzucałam też przebitki z tego wszystkiego. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda takie szkolenie. No to słuchajcie, pierwszy dzień tego szkolenia to jest taka teoria i praca na samym sobie. I mi ta praca na samym sobie wychodziła super, no bo ja sobie robię sama paznokcie i tak jakby już wiecie, wiem o co chodzi, a znowuż na klientkach rzadko. Ja tam może z kilka razy komuś robiłam paznokcie i to też z jakimś, nie z jakimś mega przekonaniem, że robię to dobrze, ale później przestałam robić, bo mówię, że nie, że po prostu zrobię komuś krzywdę i ja jestem tego świadoma, że ja nie robiłam idealnie tych paznokci, no po to też poszłam na to szkolenie, tak? Żeby się doszkolić z tego, co już tam umiem, żeby tak jakby się nauczyć robić to precyzyjnie. Natomiast, tak jak już wcześniej też mówiłam, no dużo jest takich przyzwyczajeń, nawyków, które ja już mam i które będę musiała gdzieś tam wywalić z mojego zrobienia tych paznokci. Mam nadzieję, że tak jakby te nowe techniki szybko mi wejdą i szybko je wdrożę. Postaram się. No i tak, i wtedy to jest, słuchajcie, takie szkole, na tym pierwszym dniu to jest właśnie teoria i praca na sobie. Czego efektem właśnie są, jest ta ręka, te paznokcie. Mega fajnie to wygląda, w ogóle ten kształt z przedłużoną boczną linią, no jest super. Bardziej mi się podoba niż ten klasyczny migdał. I będę ćwiczyć chyba bardziej ten kształt, bo ten klasyczny migdał wydaje mi się, że tak jakby ja zawsze dążyłam do niego i wiem, że był źle zrobiony, konstrukcyjnie był źle, ale myślę, że te kształty wychodziły mi takie podobne. Tym bardziej, że na formie to też jakby lepiej się robi. Wiecie, jeżeli robimy od początku cały paznokieć, nie? Na formie, to wydaje mi się, że to fajnie. Co jeszcze? W ogóle fajne jest to, że nauczyłam się odpowiednio podkładać, przycinać te formy. Wiecie, ja na przykład nawet nie wiedziałam, że taką formę trzeba przyciąć, nie? Więc dużo takich rzeczy, których gdzieś tam na YouTubie nikt wam nie powie, tutaj się dowiadujecie. I na YouTubie te filmy są spoko, są ok. Ja też tak jakby z nich się uczyłam i bardzo je doceniam, ale no jednak wielu rzeczy się tam nie dowiedziałam na YouTubie, a tutaj znowu się dowiedziałam i robiłam takie wow, nie? Że serio, że tak się robi. No, więc to, a drugi dzień szkolenia, no to dzisiaj miałam koleżankę, której robiłam paznokcie. Zresztą też na moim Instagramie możecie zobaczyć wszystkie jakieś tam relacje z tego szkolenia, gdzie was też bardzo zapraszam na ten mój Instagram, bo bardzo dużo osób tutaj stąd nie jest tak jakby na moim Instagramie, więc sobie zerkajcie, bo tam na bieżąco wrzucam jakieś relacje i tak dalej. No i drugi dzień szkolenia to jest praca na modelce i to już jest wyższa szkoła jazdy. No, ułożyć tą rękę tej modelki, rozpoznać, jaki ona ma kształt paznokcia, jaki tunel. W ogóle ja sobie nie myślałam, że to jest tyle rzeczy naraz, że taką wiedzę trzeba mieć. No i tak jak na przykład Dawia już robi te paznokcie 20 lat, już od jakiegoś czasu też szkoli i no to jest takie mega ta wiedza, którą ona ma. W ogóle na temat każdego drobiazgu to mnie to powala, nie? Naprawdę. Każdy szczegół, każdy drobiazg musi być u niej dopracowany idealnie, no i to jest takie fajne, fajnie się uczyć od najlepszych. Tak mi się wydaje. Co jeszcze bym mogła wam powiedzieć? No to jest chyba wszystko, słuchajcie. No i teraz pozostaje... Nie wiem, gdzie są twoje kapcie. Ty masz koszulkę źle ubraną. Teraz pozostaje mi tylko ćwiczyć i ćwiczyć, więc zapraszam was, kto chętny, kto chciałby sobie zrobić takie szkolenie, no to jak najbardziej zapraszam was do korzystania z tego kodu. Poniżej cały będzie opis. I co? I to tyle. Ja się biorę za mycie naczyń, poukładam tutaj te rzeczy, wyjmę sobie rzeczy do paznokci. Dziś już nie będę sobie robić tych paznokci. Mówię, w sumie chcę odpocząć.
Jutro pewnie też nie, bo już na jutro chcę dokończyć wywalanie tego gnoju od kur, bo chcę tam w sumie dokończyć to i pościelić im tak naprawdę na nowo. Franek, no więc to sobie wymyśliłam na jutro, a z rana będę miała... No, a z rana będę miała chill i tak wszystko jutro postanowiłam na spokojnie. Może pomyślimy, gdzie ten stół nasz wynieść. Już tam jakiś pomysł mam, tylko teraz to zrealizować. No. Więc tak, kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Napiszcie, co myślicie. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pamiętajcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Zapraszam was też na Instagrama Darii, która bardzo dużo inspiracji paznokciowych ma u siebie. Może jakieś wzorki nawet wam się spodobają. Może akurat będziecie chcieli na szkolenie jakieś się zapisać do niej, może nawet na paznokcie. Jeżeli ktoś jest tutaj, wiecie, z okolic, a wiem, że bardzo dużo osób z okolicy mnie ogląda. No, więc tak, kochani, trzymajcie się ciepło, pa!